Otilia, llévame con Ernesta. Zaprowadź mnie do Ernesta Villareala. Chodźmy. Pan Villareal stoi przed nami. Możesz nas zostawić. Pan Villareal zajmie się biedną niewidomą, prawda? Tak. Wybaczcie. Ernesto. Tak. Dalsze udawanie nie ma sensu. Zaprowadź mnie do Ernesta Villareala. Chodźmy. Pan Villareal stoi przed nami. Możesz nas zostawić. Pan Villareal zajmie się biedną niewidomą, prawda? Tak. Wybaczcie. Ernesto. Tak. Dalsze udawanie nie ma sensu. Znam pana, panie Campero. To jakaś pomyłka. Nie, Erneście. Nigdy nie zapomnę pana głosu. Wystarczy, że przypomnę sobie kłótnię między panem i Raulem Valderramą. Przecież nigdy go pani nie widziała. Zaprowadź mnie do Ernesta Villareala. Chodźmy. Pan Villareal stoi przed nami. Możesz nas zostawić. Pan Villareal zajmie się biedną niewidomą, prawda? Tak. Wybaczcie. Ernesto. Tak. Dalsze udawanie nie ma sensu. Znam pana, panie Campero. To jakaś pomyłka. Nie, Erneście. Nigdy nie zapomnę pana głosu. Wystarczy, że przypomnę sobie kłótnię między panem i Raulem Valderramą. Przecież nigdy go pani nie widziała. Może pan dłużej nie udawać. Nie wydam pana. Chyba, że da mi pan do tego powód. Dobranoc, pani. Carlos, idziemy. Dlaczego pan Villareal wyszedł tak nagle? Źle się poczuł. Zaprowadź mnie do Otilii. Oczywiście. Wiem, że nie powinnam tak myśleć, ale nie chcę, żeby mnie zostawił.
Tak? To ja, Monika. O co chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że nie chcę cię stracić. To mi się podoba. Jeśli nie chcesz mnie stracić, musisz zaprosić mnie do swojego pokoju. Zadowolony? Bardzo. Już dawno tak dobrze się nie bawiłem. Gdzie byłeś? Na bezludnej wyspie? Nie. Ledwo chodzę. Zrób to, zrób tamto. Ale mnie pan przestraszył. Myślałam, że wszyscy goście już wyszli. Wszedłem na górę, żeby skorzystać z toalety. Dziwne, bo na dole są aż dwie. Nie był pan przypadkiem w pokoju panienki Rosendy? Ależ skąd? Dobranoc. Akurat. Wiem swoje i nie uwierzę w te bajki. Pewnie to dzisiaj podpisały. Kto? Perła i Mercedes. Co cię to obchodzi? Gdyby nie było tej staruchy, akcje należałyby do mnie. Co to znaczy, gdyby nie było? To jakaś paranoja. Cokolwiek powiem, wyobrażasz sobie najgorsze. Nie chcę, żeby po tej historii z Cezarem zabijanie weszło ci w nawyk. Cicho, bo nas usłyszą. Więc przestań mówić o śmierci. Wciąż jesteś na mnie zły? Nie na ciebie, tylko na twoją matkę. Czemu nie chcesz uwierzyć, że mama się zmieniła? Nie potrafi docenić tego, co dla niej robisz i nie chodzi mi tylko o pieniądze. To moja matka. Kocham ją. Rozumiesz to? Tak, kochanie. Obiecuję, że będę cię wspierał w każdej decyzji. Dziękuję. To stara wiedźma. Z tego, co mówisz, jest gorzej niż myślałem. Jestem pewien, że czegoś chcę. Przeczuwam, że cena za milczenie będzie bardzo wysoka. Jeszcze raz to samo. Czemu masz taką minę? Jaką? Pokłóciłaś się z narzeczonym? Nie. Daj spokój. Pewnie złożył ci jakąś nieprzyzwoitą propozycję. Nie zupełnie. Znam to spojrzenie. Najgorsze, że sama nie wiesz, czy masz tak postąpić, czy nie. Nie chcę cię osądzać, ale jesteś przyzwoitą dziewczyną. Niesprawiedliwością byłoby, gdyby ktoś cię skrzywdził. Co mam robić? Dobrze to przemyśl. Taka jest moja rada i pamiętaj, że na końcu to kobieta za wszystko płaci. Przyszła ta dziewczyna, która znalazła Julietę. Niech wejdzie. Idź, wytrzyj łzy. Wejdź, Hortensio. Dzień dobry. Jak się masz? Dziękuję, dobrze. Przepraszam, że przeszkadzam, ale straciłam pracę, a pani mówiła, że gdybym potrzebowała pomocy, mam przyjść. Tak, Monika mi mówiła. Mam pomysł. Czy kiedykolwiek opiekowałaś się dziećmi? Nie, ale podejmę każdą pracę. W takim razie zatrudniam cię jako opiekunkę do moich dzieci, jeśli chcesz. Naprawdę? Tak. Mogę przynieść referencje. O tym porozmawiamy później. Referencje są nic nie warte. Kiedy oddałaś Julietę, policja przeprowadziła małe śledztwo i wiemy, że jesteś porządną dziewczyną i bardzo pracowitą. Ktoś mnie szpiegował.
Ale uczciwy nie ma się czego bać. Możesz zacząć jeszcze dzisiaj. Bardzo dziękuję. Pani jest taka dobra. Nie mów tak. To się nazywa życie, prawda? Wczoraj byłeś wściekły, a dzisiaj w skowronkach. Tak bywa, mój kochany Rocky Balboa. Podjąłem ważną decyzję. Jaką? Może powiesz, że to śmieszne, ale śniło mi się, że byłem z Perłą na bezludnej wyspie. Może jeszcze lataliście? Mówię poważnie. Przestanę w końcu kłócić się z teściową i zacznę cieszyć się życiem i swoim małżeństwem. Doskonale, podjąłeś słuszną decyzję. Powoli zamieniałeś się w statecznego pana z brzuszkiem. Ciekawe, czy mnie dogonisz. Pewnie. Nigdy więcej. Udziałowiec Juvenil nie może mieć żadnych słabości. Proszę. Poczekaj, zanim wejdziesz. To ja. Powiedz, czego chcesz i wyjdź. Jestem zajęta. Właśnie widzę, że wróciła pani do dawnych nawyków. Co takiego? Na dole czeka jakiś Edgar. Chciałby z panią porozmawiać. O czym? Nie znam żadnego Edgara. Nie chcę plotkować, ale myślę, że ma to związek z panienką Rosendą. Ta puszczalska znowu coś wymyśliła. Dobrze, zobaczymy, czego on chce. Mam dla ciebie nową wiadomość. Przepraszam, nie wiedziałam, że się modlisz. Nie szkodzi. Ostatnio modlę się przez cały dzień. Albo za Oktawię, albo za Rosendę. Nie smuć się. Za każdym razem, kiedy idę do więzienia, syn nie chce mnie widzieć. A Rosenda... Znasz ją. Jest jeszcze młoda. Kiedy dorośnie, pozna przyzwoitego człowieka, który ją pokocha i ożeni się z nią. Oby kiedyś go spotkała. Tutaj jest ten młody człowiek. Edgar Calleja, narzeczony Rosendy, do usług. Uważasz się za narzeczonego tej ulicznicy Rosendy? Dlatego przyszedłem porozmawiać. Czemu miałabym z tobą rozmawiać, na dodatek o Rosendzie? Ale, żadnego ale. Nie obchodzi mnie, co się z nią stanie i dam ci dobrą radę. Uciekaj od niej jak najdalej. Kocham Rosendę i chciałbym, żeby pani pomogła mi zdobyć jej serce. Jestem ślepy, ale widzę, że chyba nie przestałeś wierzyć w świętego Mikołaja. Przestań wygadywać głupstwa i idź już, bo jestem zmęczona. Toniu, odprowadź dzielnego rycerza. Oczywiście, jeśli to wszystko, pójdziemy już. Słucham? Podaj mi herbatę. Mówiłam, że moja pani jest bardzo gwałtowna. Mimo to jestem ci bardzo wdzięczny. Nie ma za co. Nie chciałabym plotkować, ale czy naprawdę tak bardzo kocha pan tę żmiję, to znaczy panienkę Rosendę? Sama widzisz. Jestem gotów znosić te oszczerstwa. Ale wątpię, żeby ona kochała pana tak samo. Dlaczego? Dobrze ją znam i za przeproszeniem to wredna małpa. Proszę się jej przyjrzeć. Przekona się pan, że mówię prawdę. Ona nie należy do nikogo. Zna pan drogę do wyjścia. Aquí está su té, señora.
Pani herbata. Espero que lo disfruten. Fruta de temporada. Chyba będzie smakowało. To owoc sezonowy z Kuby. Z Kuby? Teraz rozumiem wszystkie posunięcia, Juvenil. Sporo wydałem na twoje wykształcenie. Dobrze wiem, że opłaciłeś mi najlepsze szkoły i studia. Wszystkiego się nauczyłem. Mam nadzieję, że to nie jest przejściowe. Przekonasz się. Oddałbyś mi miejsce Alexisa? Zwolnij. Cześć. Co ja widzę? Dwaj dyrektorzy zlani potem. Spójrz. Ja zawsze dobrze wyglądam. Uważam, że to mój mąż jest przystojny, a ty, moje kochanie, przypominasz spoconego psa. Mokrzy, ale zadowoleni. Zaraz zobaczycie, że myślę o wszystkim. Wspaniale. Idę zajrzeć do dziecka. Masz tydzień odpoczynku. Zobaczymy, czy mnie pokonasz. Widzę, że wstałeś dzisiaj w doskonałym humorze. Ucieszysz się jeszcze bardziej, kiedy powiem ci, że mamy niańkę dla naszych dzieci. Mam nadzieję, że nie jest podobna do Matyldy. Nawet o niej nie wspominaj. Wystarczy, że spotkałam ją w biurze z niejakim Fonseką. Jak to? Alejandro Fonseca, jej mąż, przyjaźni się z Carlosem Topete. Przecież ten facet to staruszek. Alexis mi opowiadał, co zrobili, żeby podpisał ten kontrakt. Zastawili na niego pułapkę. Chyba nie będziemy siedzieć z założonymi rękami. Tę podstępną małpę najchętniej wsadziłabym do więzienia, albo... Przestań mnie przedrzeźniać. Roberto. Mówię poważnie. Mimo, że próbowała mnie okraść, nie wnieśliśmy oskarżenia. W tym przypadku wszystko dzieje się w granicach prawa. I co teraz? Jak mogłeś zrobić mi coś takiego? Chciałem poznać twoją rodzinę. Chcę się z tobą ożenić. Ale ja cię nie chcę, nie wyjdę za ciebie. Lubię wolność i chcę robić to, na co mam ochotę. Możesz to mieć, będąc ze mną. Chyba oszalałeś. Ostatnią rzecz, jaką zrobiłabym na świecie, to ślub z tobą. Jeśli nie możesz być moja, to nie będziesz należała do nikogo. Dokąd idziesz? Zobaczyć się z dziewczyną. Poważnie. Albo spotkam się ze swoją dziewczyną, albo walnę na łóżko i zacznę chrapać. To randka? Będę taki jak za narzeczeńskich czasów. Dobrze. Przy dzieciach czekacie dużo pracy. Witaj w naszym domu. Dziękuję. Wszyscy tutaj są tacy dobrzy. Będę się starała najlepiej, jak potrafię. Mam nadzieję, bo mamy już kilka przykrych doświadczeń. Nie zawiodę państwa, przysięgam. Już dawno nie byliśmy na spacerze, bo całymi dniami oglądasz mecze piłki nożnej i zawody jeździeckie. I co jeszcze? Nie wspomnę o zanieczyszczeniu. Jaki to ma związek? Pieką mnie oczy i drapie w gardle. Pajac. Obiecuję, że od tej pory będziemy codziennie wychodzili na spacer i to do końca życia. Wyobraź sobie, jak będziemy staruszkami. Mów o sobie, ja zawsze będę piękny i młody. Na pewno. Będziesz musiała nauczyć się całować ze sztuczną szczęką. Zostaną nam tylko trzonowce. Chodźmy już. Dlaczego? Czemu już nie przychodzisz do szkółki? Nie chcesz, żebym cię uczył jazdy konnej? Poznaj mojego męża. Cześć. Brakowało mi odpoczynku. Mnie też. Mieliśmy ciężkie dni. Mam dla ciebie propozycję. Może gdzieś wyjdziemy, żeby zapomnieć na chwilę o ostatnich dniach.
Dokąd tylko moja księżniczka ma ochotę. Może do kina? A później do jakiejś nowoczesnej jaskini tańca? Jaskini? Widzę, że nie jesteś na czasie. Teraz tak się nazywa dyskoteki. Zgoda? W porządku. Proszę. Proszę usiąść. Zaraz zawiadomię panią Perłę. Ahorita le aviso a la señora Perla que usted está aquí. Con permiso. Masz wszystko. Twój mąż jest przystojny, wykształcony i bogaty, w przeciwieństwie do mojego. Perła Altamirano de Valderrama. Stan twoich kont. Proszę pani, przyszła pani siostra. Powiedz, że nas nie ma, wczoraj umarliśmy. Niech tam sobie czeka bez końca. Zaraz wracam. Co słychać? Tak sobie. Chciałaś się dowiedzieć, czy udzielę ci pożyczki? Tak. Nie wiedzie mi się w klinice i potrzebuję twojej pomocy, żeby się jakoś odbić od dna. Rozumiem, ale niestety nie zdobędę dla ciebie takiej sumy. To za dużo pieniędzy. Rozmawiałaś ze wspólnikami? Nie. Ponieważ moja umowa mówi wyraźnie, że nie mogę dysponować środkami firmy do czasu zamknięcia rocznego bilansu. Chyba możesz coś zrobić. Dam ci radę, która może ci się nie spodobać. Najlepiej będzie, jeśli sprzedasz klinikę. Mam się pozbyć owocu wieloletniej pracy ojca? Nie mogę tego zrobić. Witaj. Cześć, chyba przyszła mnie w porę. Laura. Nie przekonałam jej. Czego chciała? Klinika potrzebuje nowego sprzętu. Tylko mi nie mów, że chciała pożyczyć pieniądze. Czarownik. Tak? Skąd wiedziałeś? Przyznaj się. Sam nie wiem. Męska intuicja. Na pewno podsłuchiwałeś. Lepiej chodźmy zaszaleć. Doskonale. Pójdę po torebkę. Nie mam na to czasu. Rozumiem. Miło było cię spotkać. Mnie też. Miło mi. Twoja instruktorka? Nie zrobiłam nic złego. Dobrze, że zadzwoniłeś. Strasznie się nudziłam. Ja też. Moje rodzeństwo jest tak zajęte, że nawet nie zwracają na mnie uwagi. Narzekasz, jakbyś miał 8 lat. Nie, nawet się cieszę, że tak zajmuje ich rodzinę, ale sam mam niewielu przyjaciół. Chyba teraz, bo kiedyś lubiłeś pohulać. Skąd wiesz? Okryłeś się sławą. Aż trudno uwierzyć, że tak bardzo się zmieniłeś. Jaki jestem teraz? Spokojny i bardzo przyzwoity. Na zdrowie.
Mówią, że przyzwoitość mierzy się wedle stanu konta bankowego. Trzeba za to wypić. Jak on śmie nachodzić uczciwych ludzi? Ten człowiek nie ma za grosz dobrego wychowania, ale to jasne. Dobra nazwa z para. Nie jesteśmy parą. On jest gotów na wszystko. Na dodatek ten biedak jest jeszcze głupi, ale rozjaśniłam mu w głowie i powiedziałam, jaka jesteś naprawdę. Dziękuję, bo mam go serdecznie dosyć. Jesteś niewiele warta, ale sięgasz po towar z najwyższej półki. Jeśli mówisz o Javierze, to jeszcze za niego wyjdę. Chciałabyś w to wierzyć. Taka ulicznica jak ty nigdy nie znajdzie sobie przyzwoitego mężczyzny. Mnie przynajmniej ktoś chce, a ty jesteś stara, brzydka i nie do wytrzymania. Przestań zawracać mi głowę, bo nie mam czasu na głupoty. Zostawiam cię. Ciekawe, jak wejdziesz po schodach. Jeśli nie zaczniesz mówić, ja to zrobię. Przyznaj się, kim był ten wymoczek, którego spotkaliśmy w parku? Nie nazywaj go tak. Wybacz, kim był ten cudowny mężczyzna, którego spotkaliśmy? Ma na imię Edgar. Coś jeszcze? To znajomy ze szkółki jeździeckiej. Znajomy. To z nim spędzałaś długie godziny, kiedy ja pracowałem, albo jak idiota czekałem na ciebie w domu. Spóźniałam się przez korki. Daruj sobie te bajeczki. Ten, kto chce zdążyć, zawsze zdąży. Nigdy nie zrobiłam nic złego. W takim razie wyjaśnij mi, co przez to rozumiesz. Bo jeśli twoim zdaniem kłamstwo to nic złego, to już sam nie wiem. Nie przespałam się z nim. Nie przespałaś się z nim. Moje gratulacje. Jeśli mi nie wierzysz, twoja sprawa. Nie chodzi o to, czy się z nim przespałaś. Bardziej denerwuje mnie fakt, że biegałaś do niego jak na skrzydłach, bo zawrócił ci w głowie. Dobrze. Skoro chcesz wiedzieć, powiem ci. Zwróciłam na niego uwagę, ponieważ dawał mi to, czego ty mi nie dawałeś. Czego ja ci nie dawałem? A może to ty mi na to nie pozwalałaś? Pomyślałem nawet, że może tego nie lubisz. Nie o tym mówię. Chodzi mi o jego uwagę, czułość, serdeczność. Poczułam się kobietą. Masz rację. Zawrócił mi w głowie. Ale nigdy nic z tym nie zrobiłam. Wiesz dlaczego? Bo cię kocham. I nie chcę cię stracić. Przysięgasz? Tak. Przysięgniesz, że jestem najseksowniejszy, najbardziej interesujący i najprzystojniejszy? Tak. Dobrze. Ale nigdy więcej tego nie rób, bo następnym razem wyślę cię, żebyś sprawdziła godzinę na Big Benie. Jak oko? Dobrze się bawiłaś? Jak szalona. Zapomniałem, jak się tańczy. Zauważyłam. Tańczyłeś, jakbyś miał spuchnięte nogi. Nie śmiej się, sama też nie jesteś prima balleriną. Mogę konkurować z najlepszymi.
Ale była zabawa. Żeby całe nasze życie takie było. Pełne radości, miłości i spokoju. Brzmi to jak życzenie noworoczne. Nie chciałbyś, żeby codziennie było tak spokojnie? Chciałbym, ale może gdyby to było takie łatwe, nie potrafilibyśmy tego docenić. Masz rację. Jak zawsze. Zarozumianec. Przeklęta. Twierdzi, że nie ma pieniędzy. Muszę coś wymyślić, żeby je zdobyć. Jeszcze nie śpisz? Mam tyle kłopotów, że nie mogę zasnąć. Myślałem o tym, co powiedziała Perła. Może sprzedaż kliniki to nie taki zły pomysł. Naprawdę jesteś idiotą. Jak mogłabym sprzedać klinikę? Nie dostałabym za nią złamanego grosza. Jeśli ją sprzedasz, będziemy mogli wyjechać. Nie wracam do Houston. Pojedziemy gdzie indziej. Co ty masz zamiast mózgu? Mówisz tak, bo jesteś nikim. Nigdy nie potrafiłeś zapewnić mi dostatku, na jaki zasługuję. Mam dosyć takiego traktowania. Nie jestem twoim służącym. Rób co chcesz, ale ja zgłoszę to na policję. Raimundo, proszę. Nie rozumiesz, że robię to dla naszej córki? Nie chciałabym, żeby cierpiała biedę. Naprawdę robisz to dla naszej córki? Tylko dla niej. Mogę się przysiąść? Jeśli chcesz. Czemu jesteś sama? Odmówiłam poprzedniemu mężczyźnie, który się przysiadł. Napiję się tylko z tym, który mi się spodoba. Skoro jednak tutaj usiadłam, to muszę zapytać, czy masz ochotę przeżyć wspaniałą noc. Chętnie. Niestety, weekend się skończył. Szkoda, obowiązki wzywają. Kiedy byłam mała, uważałam, że weekend powinien być dłuższy. Przecież w tamtych czasach nie było nawet kalendarzy. Słyszałaś? To było zaledwie 10 lat temu. Mamo. Dobrze, 15. Za chwilę powiesz, że jesteś moją córką. Zastanawiałem się, czemu jest tak spokojnie i nagle zauważyłem, że nie ma dzieci. Są z Hortensią. To dobra i porządna dziewczyna. Ale nie dorównuje Monice. Oczywiście. Matka Perły. Kto by pomyślał? Przepraszam, nie chcę przeszkadzać. O co chodzi? Wpadłem porozmawiać, ale mogę przyjść później. Może zjemy razem obiad? Masz jakieś kłopoty? Nie, ale chciałbym zadać ci kilka pytań na temat Juvenil. Przez chwilę myślałem, że nie przepadasz za interesem. Wręcz przeciwnie. Chcę nauczyć ci jak najwięcej, żeby zdobyć twoje zaufanie i pomóc ci. Carlos, zobaczymy się później. Na razie. Niech wejdą. Witam, proszę, siadajcie, czujcie się jak u siebie. Dziękuję. Przyszliśmy uzgodnić warunki współpracy. Cieszę się. Proszę powiedzieć, jak to widzicie i zaraz wszystko omówimy.
Wszystkie zamówienia dotrą na czas. Ilość nie ma znaczenia, a towar jest najwyższej jakości. Martwię się tylko o opóźnienia wynikające ze zmiany dostawcy. Nie mogę zapominać o innych sprawach, dlatego najpierw chciałbym dostać próbki waszych produktów. Próbki? Przecież wszystko zostało zaakceptowane. Powinniśmy już wysłać pierwszą dostawę. Proszę mi wybaczyć, ale do moich obowiązków należy kontrola jakości. Nie wątpię, że wasz produkt jest dobry, ale muszę to sprawdzić. Coś nie tak, Matilde? Nie. No cóż. Ale ma pan inteligentną żonę. To nie jest dla nas żaden problem. Ale w ten sposób opóźnia się dostawa. Wszystko zależy od państwa. Im szybciej dostanę próbki waszych produktów, tym prędzej zaczniemy współpracę. Dziękuję za spotkanie i zapraszam ponownie. Do widzenia. Myśleliście, że będziecie mną sterować? Nic z tego. Dziękuję. Jak tam twoje kłopoty egzystencjalne? Lepiej. Spędziłem wspaniały weekend i nabrałem sił. Miłość czyni cuda. Skoro o tym mowa, co u ciebie? Jak to? Spotkałeś się z Josefiną. To tylko koleżanka. Nie podoba ci się? Jest bardzo ładna, ale... Masz poczucie winy ze względu na Indrę. Tak, chociaż ona by to zrozumiała. Nadal czuję się jej mężem. Tęsknisz za nią? Tak. Nie cierpię już tak jak na początku, ale nadal tęsknię. Musisz coś zrobić. On zaczyna rzucać nam kłody pod nogi. Jest wściekły. Zażądał od nas próbek produktów, żeby sprawdzić ich jakość. Dał nam do zrozumienia, że będzie tak, jak on chce i wcale mi się to nie podoba. Nie będzie tak łatwo, jak myśleliśmy. Pracuję nad tym. Wszystko będzie dobrze, to tylko kwestia czasu. Róbcie to, o co poprosi. Na razie. Na zdrowie. Dobrze, że ich tak potraktowałeś. Szkoda, że nie widziałaś, jakie miny zrobili. Myśleli, że jako ludzie Carlosa będą robić, co im się żywnie podoba. To jest początek wojny. Teraz musimy bardzo uważać. Carlos to niezłe ziółko. Myślę, że powinniśmy nawet pomyśleć o jakiejś strategii, żeby przyłapać pana Topete. I wyrzucić stąd te parę krętaczy. Pamiętasz, jak nazywał się człowiek, który oszukał Otilię i twojego ojca? Czy przypadkiem nie Fonseca? Chyba tak. Fonseca. Tak. To może być ten sam? Musimy to sprawdzić. Muszę to szybko sprawdzić, bo inaczej Perła da pieniądze Laurze. Jeśli potrzebujesz pomocy, mów. Tak. Chciałbym, żebyś wynajął prywatnego detektywa, który sprawdzi, kim naprawdę jest Laura. A dowody pokazane przez Raimunda? Poproszę go o nie. Może pomogą w poszukiwaniach. A jeśli okaże się, że Laura to zwykła oszustka? Wtedy będzie musiała schować się na końcu świata. Oczywiście, jeśli nie chce, żebym ją wsadził do więzienia. Słucham? Jest już Alexis? Jest u pani Perły. Poprosić go? Tak. Niech przyjdzie jeszcze Carlos i Javier. Musimy przejrzeć nowe cenniki.
Necesito revisar con ellos las listas de nuevos precios. Zaraz ich poproszę. Temu smarkaczowi wydaje się, że jest sprytny. Wymyślił sobie kontrolę jakości. Będzie próbował wysadzić nas z gry, ale Carlos obiecał, że się nim zajmie. Tak czy inaczej, musimy go wyeliminować. Przepraszam za spóźnienie. Nie martw się, i tak wiemy, że zajmujesz się tylko pracą. Macie w rękach wykazy nowych cen. Nie rozumiem, dlaczego są dwa cenniki z różnymi cenami. Właśnie to chciałem wyjaśnić. Myślę, że Alexis powinien to wiedzieć. Obie listy zostały zrobione pod jego nadzorem. Myli się pan. Nigdy nie zrobiłem dwóch cenników. Javier dobrze o tym wie. Nie orientuję się w tej sprawie. Wiesz, że zajmowałem się projektami finansowymi Juvenil. Więc jak to wyjaśnić? Im zależy, żebym wypadł w pana oczach jak najgorzej. Nie kłam. Nie lubisz mnie i chcesz obarczyć mnie winą za własne błędy. Chyba powinieneś mu się przyjrzeć. Javier ma rację. Kto tam? Roberto Valderrama, mąż Perły. Chwileczkę. Cóż za niespodzianka, wejdź. Przyszedłem po dokumenty, które kiedyś mi pokazywałeś. Mogą być kopie. Nie pamiętam, żebym cokolwiek ci pokazywał. Sam mówiłeś, że masz akt urodzenia i inne dowody na to, że Laura nie jest siostrą Perły. Zapomniałeś? Nie, ale te dokumenty nie istnieją. Okłamałem cię, bo byłem załamany postępowaniem Laury. Straciłem głowę, wymyślając jakieś głupoty. Rozumiem. W każdym razie dziękuję. Pozdrów ode mnie Laurę i córeczkę. Od ciebie? Oczywiście. Jesteś skończonym kretynem. Już wiem, do czego jesteś zdolny. Jak mogłeś powiedzieć mu o tym wszystkim? Nigdy ci tego nie wybaczę. Słyszysz? Nigdy. Nie dostałam wykazu stanu moich kont i lokat. Rozumiem, ale ich nie mam. Proszę przysłać kopię. Dziękuję. Przepraszam, ale Alexis prosi o spotkanie. Mówi, że to pilna sprawa. Wyskoczył z biura jak oparzony. Pilna? Tak, ale pan Quintanilla też czeka. Niech wejdzie, później poprosi Alexisa. Mam przeczucie, że Laura była w pokoju i rozmawiała z Raimundem. Nie ruszę się stąd, dopóki nie wyjdzie. Zapomnij o tym. Teraz rozumiem, dlaczego zgubiłeś dowody potwierdzające, że ta kobieta nie jest siostrą Perły. Posłuchaj, nie mam zamiaru. Nigdy za tobą nie przepadałem, a teraz wiem, że nie jesteś siostrą Perły. Dowiedziałem się tego, co chciałem, a teraz życzę miłego dnia. Jesteś idiotą. Co to za pilna sprawa? Wykręcili mi kolejny numer. Okazuje się, że sfałszowałem cennik.
Calypso, pan Villarreal poprosił o cennik. Dostał go, ale z innymi cenami. Jak myślisz, kto je zmienił? Nie wiem. Albo Topete, albo Javier. Javier jest o ciebie zazdrosny, ale nie podejrzewam, żeby był do tego zdolny. Gdybyś widziała jego spojrzenie, też miałabyś podejrzenia. Poza tym spędza tutaj cały dzień. Nie możesz tak po prostu go oskarżać. Chcesz mieć kłopoty z Ernestem? Właśnie o to mi chodzi. Nie pozwolę na to. Natychmiast wyjaśnię tę sprawę i to raz na zawsze. Poczekaj, spokojnie. Dlaczego? Jesteś... Zaprowadź mnie do Ernesta Villarreala. Chodźmy. Pan Villarreal stoi przed nami. Możesz nas zostawić. Pan Villarreal zajmie się biedną niewidomą, prawda? Tak. Wybaczcie. Ernesto. Tak. Dalsze udawanie nie ma sensu. Znam pana, panie Campero. To jakaś pomyłka. Nie, Erneście. Nigdy nie zapomnę pana głosu. Wystarczy, że przypomnę sobie kłótnię między panem i Raulem Valderramą. Przecież nigdy go pani nie widziała. Zaprowadź mnie do Ernesta Villarreala. Chodźmy. Pan Villarreal stoi przed nami. Możesz nas zostawić. Pan Villarreal zajmie się biedną niewidomą, prawda? Tak. Wybaczcie. Ernesto. Tak. Dalsze udawanie nie ma sensu. Znam pana, panie Campero. To jakaś pomyłka. Nie, Erneście. Nigdy nie zapomnę pana głosu. Wystarczy, że przypomnę sobie kłótnię między panem i Raulem Valderramą. Przecież nigdy go pani nie widziała. Może pan dłużej nie udawać. Nie wydam pana. Chyba, że da mi pan do tego powód. Dobranoc, pani. Carlos, idziemy. Mama. Dlaczego pan Villarreal wyszedł tak nagle?